telewizor oglądam, ale tak myślę, gdzie to nasz Antuś jest? On teraz wakacje ma, ale porozmawiać z nim to tak strasznie trudno. Wiesz, jak to jest z młodymi. Lubią sobie połazić po gospodarstwie. Też miałem nadzieję, że pomoże mi przy krówkach, ale jest taki, jaki jest. Lubi słuchać muzyki. Wiesz, jak to młodzi. No właśnie, Czesiu, no właśnie. O tę muzykę mnie chodzi, wiesz? No bo powiedz, Czesław, czy to tak uchodzi, żeby on w tych słuchawkach ciągle chodził i muzyki słuchał i żeby go nic nie interesowało? No młodzi, 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 no ja rozumiem, no ale babcia, dziadek, no to nie mógłby z nami chwilę posiedzieć? Ja tak się cieszyłam, Czesiu, że on, wiesz, na te wakacje przyjedzie. Powietrza troszeczkę nawdycha się takiego wiejskiego. Kurki przypatrzy, krówki pogłaszcze, z pieskami pochodzi, a on tylko muzyka, muzyka i muzyka. No tacy młodzi są. Sami tacy byliśmy, nie pamiętasz? Oj, Czesiu, ja taka nie byłam, nie byłam, Czesław, przestań! Byłaś, byłaś, już nie gadaj! Czesław, a tak sobie myślę, Czesiu, czasem tak nawet mocno, czy by mu jakiejś po prostu roboty nie znaleźć? No wakacje wakacjami, ale wiesz, no obowiązki musi mieć. No oczywiście, no coś mu się zorganizuje. Mówisz, Czesiek, a co on by mógł robić? No pomoże mi w gospodarstwie, pomoże mi naprawić traktor, jakieś maszyny. Wiesz, przez zimę trochę się tego nazbierało. Rynny przeciekają. No, coś się znajdzie. Dobra, Czesiek. No to tak się umawiamy, że ty młodego troszkę przyuczysz, że jak on stąd wyjedzie po tych wakacjach, to coś umiał będzie. Dobrze, Czesiu? Da.